Dlaczego tak trudno jest nam znaleźć miłość i pokochać samych siebie? Myślę, że to jest ciekawy temat i chciałbym dzisiaj zaproponować Wam listę takich punktów, które będą stymulować Was do myślenia odnośnie do tego, dlaczego mamy takie problemy w znalezieniu miłości. Mam przygotowaną tutaj ściągawkę, także czytam i lecimy jak zwykle z tematem. Punkt pierwszy. Mamy błędną definicję miłości. Uważam, że w dzisiejszych czasach i w ogóle to może też dotyczyć wszystkich czasów, nawet nie dzisiejszych, ale zawsze mieliśmy taki problem w definicji miłości. Czym jest miłość? Czy miłość jest ideą? Czy miłość jest uczuciem? Czy miłość jest duchowym doświadczeniem? Czy miłość dotyczy tylko relacji międzyludzkich, czyli na przykład miłość jako bliskość, albo miłość jako potrzeba przynależności do jakiejś grupy, gdzie zostaną uwzględnione nasze potrzeby. I tutaj moim zdaniem bardzo ważne jest przyjrzeć się tej definicji, ponieważ często używamy tego słowa w wielu kontekstach, często też w takim pozytywnym nakreśleniu stanu docelowego, stanu takiego oczekiwania, że my oczekujemy miłości, ale pod tym zawsze kryją się jakieś potrzeby. Pomyśl, co takiego definiujesz jako miłość i co tam ukrywa się pod spodem. Punkt numer dwa. Nie potrafimy dać jej sobie sami. Ilekroć byśmy nie starali się dać sobie miłości, to możemy dać sobie tą uwagę, możemy zrobić to, co lubimy robić, możemy dać sobie przyjemność, sprawić sobie przyjemność, nawet zmysłową, seksualną, możemy się pobawić, jeżeli chodzi o życie. Możemy spróbować różnych afirmacji, możemy spróbować różnych duchowych praktyk, jak na przykład medytacja, czy yoga, czy psychodeliki, które potrafią wpływać na doświadczenie sensoryczne, wywołując tak zwane uczucie błogości, tak, ekstazy, albo takiego uniesienia, uskrzydlenia, może wdzięczności. I możemy uznać te stany jako miłość. Tylko co jeżeli ktoś nie potrafi tego zrobić? Co jeżeli ktoś nie potrafi dać sobie tego samemu? Wtedy przychodzimy na terapię, wtedy chodzimy na warsztaty, wtedy prosimy inne osoby o pomoc. Czyli znowu zaczynamy uwzględniać coś większego, co jest poza nami samymi, co może otoczyć nas opieką, co może dać nam uwagę, może pomóc nam uwzględnić nasz sens obecności. Nawet mógłbym powiedzieć, dać uwagę naszemu ego. I to myślę, że też jest bardzo ważny aspekt naszego doświadczenia. Dlaczego? Bo jeżeli ciągle żyjemy w takim przekonaniu, że wszystko zawsze musimy dawać sobie sami, dajemy sobie to sami, przynajmniej staram się, ale to nie działa, to co wtedy? Punkt numer 3. Nie jest ona stabilna. Miłość nie jest stabilna. Przychodzi i odchodzi. Uczucia nie są stabilne. Przychodzą i odchodzą. Jeżeli wiążemy miłość z przyjemnością, to ona również przychodzi i odchodzi. Relacje międzyludzkie przychodzą i odchodzą. I taka ambiwalentność życia, czyli taka dwuznaczność, że mamy przyjemność i cierpienie, często sprawia, że zaczynamy wątpić w istotę miłości, tak? Jeżeli Bóg jest miłosierny, jest całym wszechświatem i nas tak bardzo kocha, to dlaczego cierpimy? Dlaczego istnieje cierpienie? I ludzkość próbuje odnaleźć odpowiedź na to pytanie od zawsze praktycznie i nikt jeszcze nigdy nie odnalazł odpowiedzi na to pytanie. Nie ma odpowiedzi. Nikt nie wie, dlaczego akurat życie jest skonstruowane tak, jak jest. Takim ostatecznym, powiedzmy, zrozumieniem mogłoby być takie pogodzenie się z życiem. No ale to i tak nie daje nam żadnych odpowiedzi. Punkt kolejny. Nie dostawaliśmy jej od innych. Nie dostawaliśmy miłości od rodziców, od bliskich, przyjaciół, znajomych, może czujesz się rozczarowany, może twoje dzieciństwo było ciężkie i no nie dawano ci miłości. I teraz masz takie poczucie, że nie zasługujesz albo nawet nie wiesz, czym ta miłość jest. Ale tu znowu wiążemy tą miłość z punktem poprzednim, czyli z bliskością i przyjemnością. I też z naszym wewnętrznym poczuciem istnienia, nawet z naszą tożsamością. Dlatego warto jest się przyjrzeć tym zagadnieniom. Punkt kolejny. Byliśmy krzywdzeni przez innych ludzi. To akurat ma bardzo dziwny wpływ na naszą psychikę, bo gdy ktoś zaczyna nas krzywdzić, to nagle nie wierzymy w to, że jesteśmy warci miłości i szacunku.
to szczególnie dotyka nas w dzieciństwie, dlatego tak ważne jest w pewnym sensie przyjrzeć się temu, co się wydarzyło wcześniej, ale też postawić swoje doświadczenie w innej ramie, przeramować doświadczenie, popatrzeć na swoje życie przez pryzmat dorosłego człowieka. Kolejny punkt. Wierzymy, że nie zasługujemy na miłość, albo nie wierzymy, że zasługujemy na miłość. Skąd to przychodzi do naszych głów? Głównie jest to wynikiem takiego przekonania, że jesteś niewystarczająco dobry, bo coś zepsułeś, bo coś zbroiłeś. Może być to wynikiem porównywania się do innych ludzi, bo uważasz, że inni są lepsi i zasługują na więcej. Może to być również wynikiem odrzucenia, że ktoś kiedyś cię odrzucił, wyśmiał za twoje wady i wziąłeś to bardzo do siebie i teraz nie wierzysz w to, że zasługujesz na miłość. Kolejny punkt. Mamy za duże oczekiwania względem siebie i to szczególnie dotyczy kwestii naszego superego, czyli części naszego mózgu, naszego umysłu, która odpowiada za nasz ideał, wzorzec, za rodzica, też za krytyka, który ocenia nasze zachowania i mówi: to powinieneś zrobić tak, to powinieneś zrobić inaczej, powinieneś postarać się być lepszym człowiekiem, ogarnij się, weź się za siebie, popraw się, zmień to, zmień tamto. I o ile część tych przekonań może nam pomóc określić siebie w życiu i być bardziej odpowiedzialnym, dojrzałym człowiekiem, o tyle nadmiar tego zaczyna nam szkodzić, bo przestajemy być spontaniczni, zaczynamy kwestionować siebie na każdym kroku, odczuwamy dziwny wewnętrzny niepokój i nie potrafimy nawet wysiedzieć sami ze sobą, bo mamy takie poczucie, że musimy coś robić, że musimy siebie ciągle poprawiać. I no, to nieźle potrafi namieszać w emocjach. Kolejny punkt. Krytykujemy siebie. Miałeś kiedyś takie doświadczenie albo takie wrażenie, że krytykujesz sam siebie bardziej niż robią to inni ludzie? Że oceniasz siebie, że wymagasz od siebie naprawdę bardzo dużych standardów i może nawet wydaje się tobie, że tak musisz funkcjonować, tak żyć, że inni ludzie nawet tego od ciebie oczekują. Ale jak tak porozmawiasz z innymi ludźmi, zaczniesz się komunikować, to nagle okazuje się, że w zasadzie to sam oceniasz siebie najbardziej. Kolejny punkt. Boimy się bliskości. Boimy się intymnych relacji z ludźmi, boimy się otwartości, boimy się wystawić naszą wrażliwość, boimy się tego, że ktoś ją oceni, że ktoś ją odrzuci, że ktoś nam powie: ogarnij się, nie rób z siebie ofiary, weź się w garść, przestań być taki przewrażliwiony. No i też boimy się tego, że jak wchodzimy w relacje, czyli mamy jedną osobę i drugą osobę i jak się zaczynamy wiązać, to zamiast istnienia dwóch wyizolowanych ja powstaje taki byt, który nazywa się my. No i wtedy zaczynamy zatracać nasze poczucie tożsamości. Musimy się umawiać, musimy dokonywać kompromisu, musimy być mili względem siebie. I wtedy tracimy nasze poczucie niezależności. Zaczynamy dbać o siebie, troszczyć się o siebie kosztem indywidualności, poczucia bycia niezależną osobą. No i często jest tak, że wchodzimy w takie relacje, coś tam później nie pasuje, tak? Rozstajemy się i pojawia się taka trauma, dobra, to już więcej nie chcę takich relacji. I wewnętrznie też czujemy taki lęk, że się właśnie znowu zaangażujemy. No ale ten punkt, jak zwróciliście zapewne uwagę, dotyczy tego aspektu miłości, który wiąże się z bliskością. A co z innymi przejawami miłości, na przykład tą miłością duchową? Ostatni punkt na mojej liście dotyczy związania miłości z słabością i uległością. Jest troszeczkę w naszej materialistycznej, współczesnej kulturze taki pogląd, że jak ktoś ciągle kieruje się miłością, to że ciągle się poświęca, że musi siebie dawać, że musi być cały czas miły, ugodowy, że nie stawia granic, że jest troszeczkę naiwny. No i to poniekąd w niektórych kwestiach naszego życia może być prawda, jeżeli ktoś ma taką tendencję, ale nie musi tak być koniecznie. Ale mówię to po to, bo jeżeli będziecie mieli jakieś takie przekonanie, że miłość równa się słabość i to będzie odgradzać was od kwestii emocjonalności albo bliskości, to przyjrzyjcie się temu z bliska, bo tam może być troszeczkę zniekształcony pogląd na to wszystko. Specjalnie nie poruszałem w tym wideo tematu
związanego z miłością duchową, z miłością absolutną, bo uważam, że ciężko jest żyć tylko i wyłącznie tą miłością i uważać, że ona naprawi wszystkie nasze problemy emocjonalne związane z relacjami z ludźmi. I to często można zobaczyć i tego można często doświadczać, że osoby, które kierują się tylko duchowością, mają i tak później problemy gdzieś na tle relacji z ludźmi. Ja nie twierdzę, że ta kwestia duchowa jest nieważna. Jest bardzo ważna. Kwestia medytacji, wejścia w świadomość niedualną, tam gdzie nie ma ego. Kwestia na przykład otwarcia czakry serca, przebudzenia kundalini. Tutaj też troszeczkę pracy z seksualnością, która też odpowiada za naszą kreatywność i relacje ze światem. Te aspekty są mega ważne. I w zasadzie ja uważam, że poprzez pracę nad nimi można wiele kwestii emocjonalnych w sobie przerobić i wtedy wynikiem ubocznym będą lepsze relacje z innymi ludźmi. Może jakieś nowe wnioski, insighty, odpuszczenie blokad, odpuszczenie oporu. Ale w większości tego, co doświadczyłem i zobaczyłem, zauważyłem, że ludzie też potrzebują mieć tutaj troszeczkę uważności względem tego, co robią, żeby w 100% nie kompensować swojego doświadczenia tylko i wyłącznie kwestiami duchowymi, bo relacje z ludźmi są bardzo ważne, kwestia kontemplacji i miłości jest bardzo ważna, żeby każdy indywidualnie sobie to przemyślał i przetrawił, czym jest miłość. Kwestia budowy relacji międzyludzkich, tutaj żeby mieć fajne przyjaźnie, relacje z partnerem, relacje z rodzicami, relacje z rodzeństwem, ze znajomymi. No tutaj całkiem sporo kwestii możemy wyróżnić. I tak samo relacje samemu ze sobą, czyli ten dialog wewnętrzny i spójność naszej osobowości, naszego wewnętrznego dziecka, krytyka, dorosłego, rodzica, tej części egzystencjalnej, kosmicznej, duchowej, tak żeby wszystko zaczęło funkcjonować spójnie i stanowiło zgrabny duet. To może nawet nie jest duet. Powiedzmy ogarniętą orkiestrę, nie? Bo tutaj, tu jest orkiestra, tu gra muzyka. Ważne rzeczy się zadziewają do tego świata. Trzeba tu o to dbać. Mądre to. Ja mam na imię Damiano. Dzięki wam serdecznie za waszą uwagę. Zostawcie dla mnie łapki w górę. Napiszcie swoje komentarze. Podzielcie się proszę tym, co wy zauważyliście w swoim własnym życiu odnośnie miłości, do jakich wniosków doszliście, może mieliście jakieś ciekawe relacje, związki, może jakieś doświadczenia duchowe związane z miłością, może jakieś doświadczenia związane z relacjami, może z czymś chcielibyście się podzielić. Napiszcie proszę na dole w komentarzu. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, możecie to zrobić poprzez Patronite'a. Jeżeli chcecie przyjść do mnie na konsultację, to zapraszam na stronę projektfindyourself.com.pl. Tam jest formularz, możecie wypełnić, napisać do mnie wiadomość i się umówimy. I tam są również zawarte moje kursy online, które stworzyłem. Jest ich całkiem sporo. Na pewno wybierzecie coś dla siebie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.